Jeszcze tak na starcie filmu zapraszam Was na stronę GoDota 2. Z moim kodem Karpiu dostajecie na start darmowe 30 centów, za które możecie oczywiście zagrać, ewentualnie wypłacić skina zarówno do Doty, jak i do CSGO. I co najfajniejsze, nie musicie wpłacać nic na tą stronę, ponieważ to co zarobicie, to będziecie mogli za to po prostu wypłacać sobie skiny. Serdecznie polecam i zapraszam na stronę. Siema, jak wiecie, w CSGO są dalej dostępne przedmioty związane z Paryżem, promocji jeszcze nie ma. Tak samo żetony z pamiątkami możecie odbierać do 30 czerwca, ale jedno zasadnicze pytanie jest takie, gdzie są autografy mistrzów? No bo miały być wydane po zakończeniu mistrzostw, a dalej ich nie ma, więc o co chodzi? A warto również przyjrzeć się poprzednim turniejom, między innymi gdzie w Sztokholmie, sam Sztokholm skończył się 7 listopada, a naklejki z autografami mistrzów wyszły 2 dni później. Tak samo w przypadku Antwerpii, jeżeli sobie zobaczymy, sam turniej skończył się 22 maja, a dzień później Valve zdecydowało się właśnie dodać naklejki z autografami mistrzów. No i jeszcze ostatni turniej, czyli Rio, 13 skończyło się i tak samo 2 dni później wyszły naklejki z autografami mistrzów, w tym przypadku Outsiders. No a jak wiecie, turniej w Paryżu skończył się 21 maja, czyli mija już 6 dni, a naklejek dalej nie ma. Tak samo promocji dalej nie ma, więc kiedy można będzie się spodziewać tej promocji? Prawdopodobnie Valve zrobi to w najbliższym tygodniu, myślę, że właśnie w środę, ewentualnie w czwartek, z nocy oczywiście, no bo przeważnie wtedy Valve decyduje się robić jakiekolwiek aktualizacje. A jak wiadomo, tego dnia, czyli w środę, już przypada bodajże Dzień Dziecka, jak dobrze to pamiętam, dokładnie w czwartek, czyli jest to idealny moment na to, żeby wyszła zarówno promocja, jak i naklejki z autografami mistrzów.